tradycyjne czołem waszmością i waszmościanko. Dawno mnie tutaj nie było, ale przynoszę wam ciekawe newsy ze świata Veto. Ktoś postanowił zreanimować Veto Online i ku mojemu zaskoczeniu wyszło to bardzo dobrze. Czy może być to ciekawy pomysł na te trudne czasy w Veto, które nam przyszło teraz znosić? Zapraszam was do oglądania. He's no good to me dead. Jakoś miesiąc temu napisał do mnie Mr. T. Tomasz w celu pokazania mi swoich postępów w tym temacie. Moje zaskoczenie, można już grać. Póki co w grze zaimplementowano tylko demo deki z 2012 roku. Niewiele by móc stwierdzić, jak będzie wyglądała rozgrywka z dwoma ciekawymi i dobrymi taliami, ale jako demo wystarczyło. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie, nic specjalnego. W fazie nawet nietestowej trudno wypowiedzieć się o wyglądzie. Wszystko jest proste, czytelne, może niekiedy umieszczone w niewłaściwych miejscach. Najważniejsze są jednak karty, a co do tych nie będziecie odkrywali niczego na nowo. W drodze wyjaśnienia, aktualnie oglądana przez was rozgrywka pokazuje moje karty bez napisów, ale to tylko i wyłącznie mała usterka techniczna, gdyż Tomek brał się akurat za poprawę czcionek w kartach. Tego aspektu zresztą specjalnie nie rozwinę. Pozostawiając wam ocenę, pamiętajcie, że gra nie ma statusu nawet alfy. Z tego co słyszałem, w przyszłości może udać się zanimować to i owo. Ja narzekałem osobiście na układ kart na stole, który wydaje mi się ciasny, a dodatkowo chciałbym mieć możliwość ułożenia kart po swojemu. Co do dźwięku, no tutaj go brak, ale kibicuję. Proszę o jakieś dźwięki w stylu uderzających się szabli w trakcie pojedynku, krzyczących ludzi podczas agitacji, czy cokolwiek. Co za jeden? Czego guza szukacie? Co gadać, poszli precz. No, wynoście się. No i oczywiście wiadomo, typu szelest monety, jakieś tam budowanie przy wystawieniu posesji, no ale to moje osobiste marzenia. Ja wiem, że dźwięk jest dosyć drogi i bardziej skomplikowany w jego nagraniu. A teraz może trochę o mięsie, czyli o samym silniku i jak to gra się w nasze Veto. Zasady, zagrywanie kart i tym podobne na chwilę obecną są zautomatyzowane do przyjemnego klikania, zazwyczaj dwa klawisze. Co tutaj dużo mówić? Klik, karta leży na stole tam gdzie chcemy, a koszt, kreski zostały już poniesione i jest to nieodwracalne. Uwaga to, że nie ma cofania ruchu. No i tyle. No i dobrze, przynajmniej się nauczę grać. Gdy chcemy użyć zdolności karty, gra automatycznie wykryje czy to postać, czy posesja i przypisze jej specjalne zdolności lub pozwoli nam na użycie karty zgodnie z zasadami gry. I piję tutaj tylko i wyłącznie do tych, nazwijmy to, dwóch przycisków, które skracają interakcję w grze z graczem. No jak widzicie, do dwóch tylko części laptopa czy tam komputera. To nie jest oczywiście nic złego, aczkolwiek dla mnie jedną z esencji w Veto jest to, że są jednak te karty, zasady są w głowie i trzeba, prawda, po pewnym czasie już automatycznie, ale trzeba jednak coś robić. Nowych i starych graczy ucieszy to, że zasady są zautomatyzowane i nie dają szansy na popełnienie błędów. Co w tym złego? Mam małe obawy co do tego, czy nie powinno się zostawić nieco więcej w kompetencji graczy. Na pewno gra nie zanudzi nas regułkami, ale czy szybciej przy tym się nie znudzi? Biję tutaj do tego, że te dwa przyciski to de facto jest troszeczkę dla mnie za mało osobiście. Wiadomo, nie mogę się tutaj za bardzo wypowiedzieć, bo grałem tylko na demo deckach, a nie na talii, którą właśnie sam autorsko stworzyłem i mogłem popuścić wodze fantazji i zrobić coś wyjątkowo głupiego. Opcji było po prostu nieco mniej, ale nie narzekam.
No właśnie, na deser przed podsumowaniem powiem wam, co w szczególności przykuwa moją uwagę w tym tworze. Możliwości. Pomyślmy. Ostatnio zastanawiałem się, co gryzie weto. W chwili obecnego zawieszenia wydawniczego jest to wręcz idealny twardy grunt pod nowych graczy oraz, nie ukrywam, rozwój dodatków. Tak, czemu nie pomarzyć? Jak gra zyska popularność w wersji komputerowej, czemu nie pójść dalej i nie wydać kolejnych dodatków z szansą na druk? Z pewnością dowiemy się przed drukiem, co nie gra i co trzeba zarotować, więc widzę same plusy. Tak jak i nowi chętniej usiądą przed komputerem i włączą przeglądarkę, by zobaczyć, o co chodzi i nie uczyć się zasad, tylko po prostu bawić się. I tu właśnie potrzeba waszej pomocy w promowaniu tego przedsięwzięcia. Musicie mieć na względzie, że Veto Online istnieje i na pewno nie przegapicie newsów, jeżeli będziecie śledzili główną stronę Veto. Veto Online to dobry początek na te trudne czasy. Wszystko idzie w dobrym kierunku, jak na fazę projektu, w której się teraz znajduję. Oprócz podpowiedzi, co do wyglądu, większej interaktywności i kilku rozwiązań, muszę powiedzieć, że to lepsza robota od mojej, którą oglądacie sobie na moim kanale. Pamiętajmy, że stoi za tym prywatny budżet i jedna osoba, więc na chwilę obecną mogę powiedzieć, że to jest wow. Grafików oczywiście nie liczę. Ja czekam na dalszy rozwój i fazę alfa. Osobiście kibicuję bardzo temu projektowi, ale mam oczywiście nadzieję i kieruję się tym, że Veto powinno pozostać grą karcianą w formie papierowej. No i to chyba tyle na dzisiaj. A co wy sądzicie o Veto Online? Piszcie w komentarzach. Czołem!